Trójka, siemanko, z tej strony LEGO Hero Polska. Dzisiaj chciałam wam pokazać zestaw LEGO Batman, LEGO Batman Movies. No i dobrze, a więc ten zestaw się nazywa Arktyczny Wóz Pingwina, czy coś, już nie pamiętam, ale ponieważ, dobra. Mamy figurkę Batmanku. No, klasyczny Batman, z Batman The Movie, tak idę. No i pingwin. Otrzymujemy go tak samo w Batjaskini. No i witaj w książce, witaj w Gotham City. Tylko że w tamtej książce jest z inną twarzą, a tu ma tak uśmiechniętą, a tu ma taką złą, taką... No nie wiem, jakby to powiedzieć. Ech, kurczę, nie mogę złapać. Dobra. Figurka ma bardzo fajną parasolkę i taki ten. No i jeszcze kapelusz jest fajny. A reszta to już tak jak, no wiecie, u zwykłej figurki. No i Batman. Każdy pewnie wie, jak wygląda, ale przód, tył, bok, drugi bok. O, i sorry, że wcale nie było odcinku, ale za bardzo już się zmęczyłem. Dobra, teraz przejdźmy do samego auta, czyli auto pingwina. Dobra. Tu mamy na początku taki fajny zderzak jakby, no nie wiem co to, nie znam się na autach. Takim z pingwinem jakby. Mamy takie fajne działka z rybami z dwóch stron, nie będę pokazywać. No, otwieramy ten. No i tam złote koła. Tu się wystrzeliwują te naboje, tylko że ja tego nie będę robić i wyjąłem już te naboje. Tu mamy bagażnik, no i taką łódkę dla pingwina, no i jakiś tam napis, o tutaj, o, no, jakby co, to nie znam się aż tak naprawdę w ogóle na autach, no cóż, nie wiem, co jeszcze umie, a więc no dobra, zrobię jeszcze jedną recenzję. Ta recenzja to... To coś, co was może zaskoczyć. Już pewnie zauważycie. LEGO Batman The Movie Brickhead. No dobra. Batman ma dwa bataranki w rękach. Oczy świecące w ciemności. Ci, bardzo fajny pas, peleryna. Funkcjon nie ma bawialnych, on ma tylko... To taka figurka bardziej do postawienia. Ja go kupiłem w takim sklepie za 44 zł. Ten secik jest bardzo fajny. Z jakiego powodu? Bo tu wszystko było od razu gotowe na tych te wszystkie nadruki na podkład, na podstawce i ten. No wiecie, że nie było ani jednej naklejki. No nie. Na porównanie ze zwykłym Batmanem trochę się tam różnił. No cóż. No dobra, kończymy ten odcinek. Ten odcinek był jeden z krótszych, a więc żegnam wszystkich, którzy to oglądają. Do następnego odcinka.